Chcę dzisiaj Wam powiedzieć taką myśl, zostawić. Która dotyczy tego, co my tu robimy, jaki jest sens naszego funkcjonowania tutaj na Ziemi i jak tego w ogóle nie przegapić. Bardzo łatwo jest przegapić to, co Bóg chce. Jest łatwo przegapić. Gdyby tak chrześcijanie byli skupieni na tym, co Bóg, czego Bóg chce, czego Bóg pragnie, gdyby tak zechcieli robić to, czego On chce. A problem jest w tym, że On nas nie zmusza. Problem w tym, że On nigdy nas nie zmusza. Powiem więcej. On nigdy niczego nie każe. Ja czasami słyszę od niektórych chrześcijan, że Bóg mi kazał zrobić to czy tamto, i od razu mówię, to nie był Bóg. Nigdy Bóg nikomu nic nie każe. Rozumiecie? Nigdy. Kiedykolwiek będziesz słyszał jakiś głos wewnętrzny, skądś tam, czy zewnętrzną informację od jakiegoś tam proroka, że Bóg ci każe zrobić to czy tamto, to dzisiaj, 8 stycznia roku pańskiego 2017, informuję cię proroczo, że to będzie herezja. Dlaczego? Bo Bóg nic nie każe. On nawet powiedział, że nas sługami nie nazywa. Ściśle biorąc, nazwanie siebie sługą Boga to grzech. Bóg nie każe. Taki ten Bóg jest. Co On robi, ten Bóg? Ten Bóg zamieszkał w tobie i przez cały czas chce z tobą współpracować, aby twój umysł był połączony z Jego umysłem jednym kanałem przepływu. To jest cały czas Jego myśl. Cały czas. Marzeniem Boga, mogę tak to nazwać śmiało, jest zjednoczenie. Zawsze było zjednoczenie z człowiekiem. Zjednoczenie z człowiekiem. Zjednoczony chciał zawsze być. Wiecie, to było w ogóle stworzenie ludzi, to było zjawisko. Była zjawiskowa rzecz. To aniołowie otworzyli oczy i patrzyli, o co tu chodzi. Co to się stało? Bóg stworzył jakieś tam stworzenia, nazwał je ludźmi i w ogóle wiecie co zrobił? Tchnął w nich swojego ducha. Rozumiecie? Czy w ogóle wiecie, żaden anioł nie jest wypełniony Duchem Świętym? Żaden anioł nie jest wypełniony Duchem Świętym. A pierwsi ludzie, Adam z Ewą, mieli Ducha Bożego. Tylko się na nich skończyło. Skończyło się na nich. I potem do momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa, nikt na ziemi nie był wypełniony Duchem Świętym. Żaden z patriarchów Starego Testamentu. Wszyscy tylko byli, mieli kontakt z Bogiem na tyle, na ile potrafili od zewnątrz. Jakoś coś tam od tego Boga przyjmowali, jak umieli. Ci, którzy umieli więcej przyjmować, zwani byli prorokami Pana, widzącymi. Bo się bardziej pootwierali na tego Boga. Czego On chce, ten Bóg? Bóg chce, żebyśmy wprowadzili Jego kulturę. Chcę mówić o kulturze Ducha Świętego. Chcę mówić o tym właśnie. Wiecie, kultura to jest słowo pochodzące od słowa cultus agri, łacińskiego, to jest łacińskie słowo określające uprawę ziemi w ogóle. Uprawianie czegoś. Uprawianie. Kultura to jest uprawianie, dbanie, pielęgnowanie, kształtowanie. I w ogóle Bóg chce, żebyśmy wprowadzili kulturę nieba na ziemi. Wiecie, że jak my się modlimy taką modlitwą, przyjdź królestwo Twoje, niech będzie wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Jest tak oklepana modlitwa, slogan, to są właśnie slogany takie. Ludzie się tego nauczyli na pamięć i to klepią, protestanci też. Byłem w różnych kręgach,
mówiono, weźmy się za ręce i zmówmy modlitwę pańską. Słowo Honoru. Tak miałem też. Więc zmawiałem tą modlitwę pańską. Coraz mniej mi się to podobało ze zmawiania na zmawianie. I któregoś razu postanowiłem, że nie będę zmawiał modlitwy pańskiej. Na koniec. Pokutuję, mówię teraz, Boże. Bo zrozumiałem, że to w ogóle nie o to chodzi. Natomiast chodzi właśnie o to, żeby kultura nieba stała się kulturą, którą prezentujemy tutaj. Ewangelia Jana, 18 rozdział, werset od 36 do 37. Mówi nam tak. Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Zobacz, co on mówi. Staje przed Piłatem i mówi, królestwo moje nie jest z tego świata. Posłuchajcie, królestwo moje nie jest z tego świata. Nie jest stąd. Wiesz, co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że kultura tego świata nie jest kulturą królestwa. Kultura tego świata to nie kultura królestwa. Bo skąd jest Królestwo Boże? Nie z tego świata. Bardzo łatwą rzeczą dla wielu chrześcijan jest zapomnieć o tym temacie. I pomyśleć sobie tak. Żyję na tej ziemi i mam prawo, to jest ciekawe, żyć tak, jak ta ziemia proponuje. Bo jestem wolny. Ale co ci powiem o twojej i mojej wolności? Jestem bardzo wolnym człowiekiem. Ja w ogóle jestem coraz bardziej wolny. Ja jestem chyba już wolny chrześcijanin. Może kiedyś to taka jest denominacja. Wolny chrześcijanin. Jestem taki chyba wolny chrześcijanin już teraz. No tak też mawiają, ale jestem ten wolny. Bardzo. Jestem coraz wolniejszy chrześcijanin. Ale na czym polega moja wolność? Na tym, że ja jestem coraz bardziej świadomy tego, że ja nie pochodzę stąd. Na tym polega moja wolność. Wiecie, jak kiedyś byłem złodziejem, to nie kradłem u siebie. Wyjeżdżałem tam, gdzie mnie nie znali. A jak wyjechałem za granicę, o jakie skrzydła rozwinąłem. Ojej. Ja pojechałem do Francji. Ja po tej Francji chodziłem, człowieku, rozumiesz, jakbym w ogóle nad ziemią chodził. Ja mówię, wszystko mi wolno, nikt mnie tutaj nie zna, w ogóle nie jestem stąd. Potem się narodziłem z Bożego Ducha i złodziej umarł. Ale przetrwała pewna myśl, że najlepiej się czułem tam, gdzie mnie nie znali. Czułem się dobrze tam, gdzie nie byłem znany. Rozumiecie, o co chodzi? Nie jesteśmy z ziemi. Wiesz, dlaczego ja się czuję dobrze na ziemi? Bo ja nie jestem stąd. Ja się bardzo dobrze czuję na ziemi. Czemu? Bo ja nie jestem z ziemi. Nieziemski jestem. I ty jesteś nieziemski. Jezus powiedział, stojąc przed prokuratorem Judei, przed rzymskim namiestnikiem, królestwo moje nie jest z tego świata. To była ostatnia rzecz, którą powinien powiedzieć skazany człowiek, skazany na śmierć człowiek, prokuratorowi, który jest w stanie go w ogóle uwolnić od tego. Ostatnia sprawa. Ale Jezus nigdy nie szedł na kompromis z kłamstwem. Jezus nie był z tej ziemi. A więc Jezus powiedział mu, jak się sprawy mają. Królestwo moje nie jest z tego świata. Dalej Jezus, on do niego mówi, więc jesteś królem? A Jezus mówi, posłuchaj, przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Zgadnij, po co tutaj jesteś na tej ziemi. Żeby dać
świadectwo prawdzie, a nie zamieszać się w kulturę tej ziemi. Jest subtelna różnica? Królestwo, którego jesteś obywatelem, nie jest z tego świata. Religia będzie ci mówiła, realizuj swoje marzenia. Ja też wszystkim mówię, realizuj swoje marzenia, tylko wiesz, co mówię wcześniej jeszcze tym ludziom? Przebywaj z Bogiem, aby mieć Boże marzenia. Bo kiedy przebywasz z Bogiem, to masz Boże marzenia. A jak nie przebywasz z Bogiem, to zgadnij, jakie masz marzenia. Pewien usługujący powiedział bardzo mądre słowa. I chyba nawet tak zatytułował jedno ze swoich książek. Wszystkie marzenia mają swego ojca. Każde marzenie ma jakiegoś ojca. Czyli miejsce, skąd ono pochodzi. I teraz zależy, z jakim ojcem ty przebywasz. Jak ty przebywasz z ojcem, który jest Bogiem w niebie, to ty masz niebiańskie marzenia. Jak przebywasz z ojcem tego świata, czyli diabłem, to masz diabelskie marzenia. I diabelskie marzenia są wprost proporcjonalne do kultury tego świata. Pragniemy kultury tego świata. Marzymy o rzeczach z systemu kultury tego świata. Rozumiecie? Ludzie się czepiają, ludzie myślą, że ostatnio ktoś napisał, Agata tam ogłosiła, miała spodnie porwane takie i mówi, skąd takie spodnie? Pastor, nie dość, że baba, pastor, proszę ciebie, to jeszcze spodnie ma porwane, skąd te spodnie? Ja mówię, napisz może z Zary. Wyprzedaż była w Zarze, to... Płota, wiesz o co chodzi. To ludzie myślą, że to, że ty masz takie ubranie, to jest świat. W ogóle nie ma nic wspólnego ze światem. Świat to jest filozofia. To jest mentalność. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Oczywiście, jeżeli twoje ubranie, tak, nosi na sobie potencjał filozofii tego świata, tak, to jest zmień. Na przykład, jeśli się ubierasz, żeby dobrze w tym świecie wyglądasz. No to już masz problem. Rozumiesz, że to tylko nieco? Tak subtelne rzeczy. Pytajcie moje żony, proszę ciebie. Ja na przykład mam takie kapcie pomarańczowe wszędzie w tych kapciach. Czasem, nie, w kościele jeszcze w nich nie byłem. No, w różnych miejscach w tych kapciach. Się w ogóle w tych kapciach przemieszczam. W hotelu jestem, to w tych kapciach chodzę. W ogóle schodzę tam między ludzi, w takie tam pomarańczowe wełniane. Kiedyś Jurek Przeradowski przyjechał, to mówi, nie, ja to muszę sfotografować. Sfotografował mi kapcie. Naprawdę. Dlaczego? Bo wiecie, o co tutaj chodzi? Tu chodzi o to, czy my jesteśmy w kulturze tego świata, czy nie. Czy jesteśmy poza kulturą tego świata. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Ciekawą rzecz też mówi, gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi walczyliby. Widzisz, królestwo Jezusa, czyli królestwo, którego ty jesteś obywatelem, to nie jest królestwo, które jest królestwem walczącym. Nie walczy się. Rozumiecie? To jest bardzo ważna sprawa. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że my prezentujemy kulturę, inną kulturę, tak? Ale tej kultury nie narzucamy w ten sposób, że przekonujemy do niej ludzi. Ja w ogóle nie przekonuję ludzi do kultury ducha. Ja prezentuję kulturę ducha, ja prezentuję prawdę i się przechadzam. Rozumiesz? Ja się przechadzam, człowieku. W tym świecie. Przechadzam się. Jestem przechodniem. Czytałeś o tym w Biblii, że jesteś przechodniem? Masz się przechadzać w tym świecie. Nieść pewną woń. Pewien zapach, pewien smak. Masz nieść kulturę nieba. Masz ją nieść. W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale 23-24 jest napisane tak. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. On mówi tutaj do różnego rodzaju mądrych ludzi, którzy próbowali go zrozumieć.
próbowali go pytać, czemu ty tak uważasz? Czemu masz takie zdanie? A czemu masz takie zdanie? A w ogóle na ten temat, jakie masz zdanie? Wiecie, co on im odpowiadał? On im mówi tak, wy jesteście z niskości. W ogóle wy należycie do kultury ziemi. Zobaczcie, to jest niesamowite. Robimy coś? Dobrze. Kto jest przeciwko aborcji? Podnieście ręce. Kto jest za aborcją? Podnieście ręce. Dobrze. Tam jeszcze jedna osoba. Wiecie, to jest wielka odwaga, podnieście ręce, że jesteście za aborcją. To jest ciekawa sprawa, nie? A wiecie, co ja mam do aborcji? Mam wywalone na aborcji. Popularnie to mówię. I oficjalnie. Nie interesuje mnie temat aborcji. A wiecie czemu? Bo ja nie pochodzę z ziemi. To jest straszna wiadomość. Wiesz, jest kultura na tej ziemi. Jedni są za czymś, inni są przeciwko czemuś. I moglibyśmy takie zabawy urządzać sobie w nieskończoność. Kto jest za związkami gejowskimi? Ja. Kto przeciwko? Ja. Wiesz, o co chodzi. Czy homoseksualiści powinni adoptować dzieci? Tak. Nie. Każda odpowiedź jest błędna. Jeżeli masz zdanie na jakiś temat, oznacza to, że utożsamiasz się z kulturą ziemi. Osobiście, rozumiesz? Osobiście ty możesz mieć różne przekonania. To w ogóle tak samo jak osobiście możesz lubić to czy tamto. Smakuje ci to, a nie smakuje ci tamto. Ok? Natomiast musisz mieć bardzo ważną rzecz w sobie, że ty nie pochodzisz stąd. I obojętnie w jakim miejscu znajdziesz się, obojętnie gdzie będziesz, to musisz prezentować kulturę nieba. Ty musisz prezentować kulturę nieba. Ty musisz to zrobić. Rozumiesz? To jest mega ważna sprawa. Jest kultura ziemi i jest kultura nieba. Powiem, jaka jest kultura ziemi. Kultura ziemi jest taka, mówię o tej powiedzmy formule przeciwko aborcji jest. Jesteśmy przeciwko aborcji. Jest taka kultura jakaś. I teraz ja powiem kulturę nieba. Śmierć jest zyskiem. Ale kicha. Dwie formy. Jedna mówi tak. Musimy być przeciwko zabijaniu dzieci. Musimy coś z tym zrobić. Stańmy wokół kliniki aborcyjnej i módlmy się teraz na językach i pośćmy wszyscy. Podnieśmy sztandar pod tytułem, że jesteśmy przeciwko temu. Torpedujmy to, otoczmy rząd. Mówmy o tym. Diabeł jest mordercą. Niewątpliwie to jest prawda. To prawda wszystko. Tak? Ale to jest prawda należąca do kultury ziemi. Niektórym z was już mówiłem, słuchałem świadectwa faceta, który był w niebie, któremu Jezus pokazał dzieci, które były po aborcji. Właściwie to nie były dzieci, tylko to byli już dorośli. Bo wiecie, co jest ciekawostką w niebie? W ogóle będziesz tam żył w takim wieku, w jakim jesteś lub mógłbyś być najszczęśliwszy na świecie. Po prostu. W takim stanie będziesz. Tam stan wiecznego szczęścia. Rozumiesz? To w ogóle mega historia jest. Ale Jezus mu to pokazał i wiesz, oni nie płakali, że zostali usunięci. Jezus nie płakał. Rozumiesz? I wreszcie ten też nie płakał. A to był facet, któremu umarło dziecko w ogóle, nie? Od tamtego momentu, jak on wrócił z tego nieba, ten już nie płakał po tym swoim dziecku nigdy. Bo wiecie co? Posłupaczył swoje dziecko. Tam w niebie. To już nie było malutkie dziecko. To był człowiek. W najlepszym
tego słowa znaczeniu. Był mega szczęśliwy. I ten ojciec zobaczył, że jego umarły synek jest mega szczęśliwy, tam w niebie, a on jest tutaj nieszczęśliwy na ziemi. To są dwie różne kultury. Dwie różne kultury. Rozumiecie? Kiedyś jak był proces w Norymberdze, katów hitlerowskich, to tam też byli ewangeliści, wiecie? Oni zawsze byli. Od czasu Jezusa zawsze się gdzieś kręcili. I oni też się kręcili po tych więźniach tam. I głosili im Ewangelię. I kurczę, wiecie, jeden z tych katów się wziął, nawrócił. Słuchajcie, i on dostał karę śmierci. Ale wiecie, jak on szedł po wyroku? Jak do wyjścia. Z podniesioną głową. Rozumiesz? Z uśmiechem na twarzy. Wiesz, że podszedł do taty. Do tatusia szedł. Właśnie szedł do taty. Poszło mu w zapomnienie, że zagazował na przykład 10 tysięcy dzieci. Tacie wyszło to z głowy. To się nazywa święta amnezja. Przepraszam, czy to pasuje do kultury ziemi? W ogóle. Tutaj komu sąsiadki ci naleje na wycieraczkę i domagasz się zwrotu. Moja wycieraczka zabije tego twojego jazgota. Kultura ziemi. Tak jest ze wszystkim. Dlaczego wam pokazuję takie drastyczne rzeczy? Bo musimy zrozumieć, na czym polega problem. Bardzo łatwo jest nam kupić kulturę nieba. Jezus Chrystus stanął przed Piłatem, nie dyskutował z nimi o niczym. Powiedział do niego: królestwo moje nie jest z tego świata. Stanął przed całym audytorium poważnych Żydów i powiedział do nich: wy jesteście z niskości, ja jestem z wysokości i pomrzecie w grzechach swoich. Wiecie, a to byli dobrzy ludzie? To byli dobrzy ludzie, dobrzy ludzie. Wiecie, jakie oni tam ofiary składali? Człowiek pościli po dwa razy w tygodniu. Ze wszystkiego dziesięciny oddawali. To dobrzy ludzie. A on do nich mówi: pomrzecie w grzechach swoich, jak się nie nawrócicie wszyscy. Pytam, jaka jest różnica? Ogromna jest różnica. On osobowo nie był z tego świata. Ty osobowo nie jesteś z tego świata, rozumiesz mnie? Ty nie jesteś z tego świata. Ty żyjesz na tym świecie. Żyjesz. Ale musisz zrozumieć, że to jest nieprzyjazne tobie środowisko. Ty nie żyjesz w przyjaznym tobie środowisku. Ty w ogóle masz inne zadanie tutaj. Inne zadanie. Ty nie masz zadania tutaj życia sobie ułożyć. Niektórzy myślą, chrześcijanie, że to jest po to, żeby się z życiem ułożyć. Pan mi życie układa. Pan ci nie układa życie, pan ci psuje życie. Ja w 2001 roku mnie Bóg życie popsuł. Człowieku, ja miałem takie plany. Chemika miałem, co heroinę miał mi robić, człowieku. Był pierwszy w Polsce chemik. Takiego chemika miałem, człowieku. Rozumiesz? No, ale miałem takie koncepcje. Ja już się cieszyłem, kiedy ja wyjdę. 10 miesięcy, mówię szybko, wjeżdżam, człowieku, i lecimy dalej. No nie tak. Zostało mi popsute życie. Zostałem wyjęty z kultury ziemi. Kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, czy chcesz, czy nie chcesz, jesteś człowiekiem z nieba. W ogóle wiesz, że jesteś z nieba? Ty nie jesteś z tego świata. Nie jesteś z tego świata. Nie dotyczy cię kultura tego świata. Nie dotyczy cię system tego świata. On nie jest twój, a ty nie jesteś jego. Nie ma prawa do ciebie system tego świata. Jesteś z innej materii w ogóle zbudowany. Ale możesz na to nie zwracać uwagi i płynąć w kulturze tego świata, a Bóg nie powie do ciebie: stój. A wiesz czemu? Bo On nie mówi takich rzeczy. Bo to jest dobry Bóg, który pozwala nam robić wszystko, co chcemy. Nawet ginąć w nurtach kultury tego świata. Jakie jest nasze zadanie? Nasze zadanie jest zachować siebie od kultury tego świata i wyciągać innych z kultury tego świata.
To jest nasza robota. Przyszliśmy tutaj, aby być świadectwem prawdy. Świadectwem prawdy. Świadectwem prawdy. W Ewangelii Jana, 15 rozdziale, 19 wersecie jest napisane tak. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Jak go Ojciec umiłował? No tak go Ojciec umiłował. Rozumiecie? Zobaczcie. Tak go Ojciec umiłował, że nie stanął na drodze jego krzyża. Tak go umiłował. No potem to nas mówi tak. Tak was umiłowałem, jak Ojciec mnie umiłował. No pięknie. Więc to chrześcijanie to patrzą na to troszkę z innej perspektywy. Zaznaczam, że głoszę Ewangelię sukcesu. Cały czas to jest Ewangelia sukcesu. Żeby to nikomu nie umknęło. Naprawdę. Ja wiem, co to jest prosperity. Ja mam prosperity w życiu. Prosperity zaczyna się od tego, że idziesz na krzyż dla systemu tego świata. I zaczyna się dopiero prosperity. Rozumiecie? Chcesz prosperity? Musisz być ukrzyżowany dla systemu tego świata. Wtedy funkcjonuje w twoim życiu prosperity. Jeżeli nie, jeżeli ból krzyża jest czymś nie do przejścia, to pamiętaj, że nigdy nie będziesz miał kontaktu z pustym grobem. Bo pusty grób jest zawsze na drugim miejscu. Najpierw jest zawsze krzyż, a następnie pusty grób. Rozumiecie, o co chodzi? Najpierw jest ukrzyżowanie, a potem zmartwychwstanie. Tak się składa. A więc prosperity zaczyna się od pustego grobu. Tak? Ale przed pustym grobem jest krzyż. I to jest śmierć dla kultury tego świata, jeżeli chodzi o temat dzisiejszego głoszenia. Kultura tego świata nie jest naszą kulturą. A spójrzmy teraz na 19 werset tego samego rozdziału. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. A jednak ze świata nie jesteście. Ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Wow. Kultura świata nienawidzi kultury, którą ty prezentujesz. To są dwie różne rzeczy. Tego się nie połączy. Słyszycie, przyjaciele? Nie można połączyć tych dwóch kultur. Gdybyście byli ze świata, gdybyście byli częścią kultury świata, ten świat kochałby was. Kochałby. Jak dzisiaj pamiętam, byliśmy tam, Drzyzga nas zaprosiła do programu i wcześniej takie wywiady z nami robili przez telefon. I z Norbertem robił tam jeden taki dziennikarz wywiad. I ten dziennikarz kazał Norbertowi opowiedzieć świadectwo. Norbert mu opowiadał to świadectwo przez telefon i tam był taki moment, że w tym świadectwie mówi, wtedy przyszedł do mnie do celi Jezus. A ten mówi, no tak, tak, mówi Pan, że jakaś tam siła weszła do pokoju. Norbert mówi, niech Pan posłucha, przez telefon do niego mówi. Tam nie weszła żadna siła, ani ja nie miałem żadnego odczucia, tylko tam Jezus wszedł i Pan to zapisze. Tak, 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 więc wtedy Pan odczuł taką siłę, Norbert mówi, posłuchaj mnie. Do niego nie mówił na Pan, posłuchaj mnie. Jeszcze raz, tam napiszę, że jakaś siła weszła do tej celi, to nie pojadę do żadnego Krakowa, nie będę w żadnym TVN-ie i koniec, kropka. A oni już mieli ten program nagrywać, czyli było wszystko załatwione. Dobrze, dobrze, wie Pan, i Norbert odłożył telefon. Przestał gadać z tym dziennikarzem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że miał wywalone na tego dziennikarza. Bo my nie jesteśmy z tego świata. Ale to jest bardzo ważne. Rozumiesz, o co chodzi? Oprah Winfrey mogłaby do niego zadzwonić i powiedzieć, że tam weszła w siła jakaś i znając jego, to by ją olał tak samo. To w ogóle, rozumiesz, bo nie pochodzi z tego świata na przykład. A Oprah tak. No i teraz następnego dnia ten dziennikarz dzwoni do Norberta i mówi do niego, troszeczkę to ciszej musi być przyjaciel. Mówi do niego tak, ja Pana bardzo przepraszam, mówi.
Bóg mówi, ale o co chodzi? Mówi, nagrałem to wszystko, co Pan powiedział, potem chciałem to przerzucić na inny dysk. W ogóle spaliło mi się wszystko. Spaliły mi się komputery, spalił mi się dysk, mówi, w ogóle nie mam, mówi, komputera. Mam wszystko, bo mówi, dobrze, mówi, a mówiłem Ci, żebyś napisał Jezus? Bo coś pisał, jakaś siła. Facet był tak wystraszony, my tam pojechaliśmy w konsekwencji do tego Krakowa. Słuchajcie, my podjeżdżamy samochodem na parking, patrzymy, a z tej telewizji wylatuje gość w takim cylinderku, drzwi nam otworzył. Ten dziennikarz, rozumiesz, mało w gacie nie nawalił ze strachu. To był przełom jakiś w jego życiu. W ogóle on mówi, dzień dobry, panowie, zapraszam. Rozumiesz, wiecie, co on zobaczył? On zobaczył, że pochodzimy z innej jakby strefy w ogóle. Rozumiesz? Oczywiście dla niego to była strefa, no. Dla niego to była strefa wrogu, bo jemu coś się stało przez to. Ale zobacz, co Jezus mówi. Wy jesteście z niskości. Ja jestem z wysokości. Są dwie różne strefy. Rozumiesz? Dwie różne strefy. Dwa odrębne byty w ogóle. Odrębne. Odrębne byty. Nie jesteście ze świata, przyjaciele. Kultura świata to nie jest moja, ani twoja kultura. Po prostu nie jest. Jakkolwiek możesz kochać tą kulturę, to dzisiaj cię informuję, że to jest nielegalna miłość. Rozumiesz? Nierządna, a nie porządna. Kultura świata nienawidzi twojej i mojej kultury, więc albo musisz iść na kompromisy, rozumiesz? Albo musisz iść na kompromisy, albo musisz stanąć twardo w kulturze ducha i zacząć kulturę ducha wprowadzać na maksa. Masz dwie rzeczy. Albo idziesz w kompromis, albo będziesz wprowadzał kulturę nieba. Ewangelia Jana 17:6. Mówi tak, objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I strzegli słowa Twojego. Strzec słowa oznacza wprowadzać kulturę ducha. Zostałeś do tego powołany. Zostałeś do tego powołany. Chcę Wam powiedzieć kilka bardzo technicznych rzeczy. Jak się wprowadza kulturę ducha? Po pierwsze, wprowadza się ją codziennie. Codziennie. Nie ma czasów, pór. Jeszcze, zrób to jeszcze troszeczkę ciszej, odrobinkę. Nie ma czasów i pór. Kulturę ducha wprowadzamy codziennie. W domu. W pracy. Na ulicy. Wszędzie prezentujemy kulturę nieba, czyli kulturę ducha. Wszędzie. Wszędzie. Druga rzecz, to jest to, że musisz się przebić tą kulturą. Wiesz dlaczego? Bo nie zostaniesz przyjęty w taki sposób kulturalny. Nikt cię nie przyjmie z tym, co masz. Niektórzy chrześcijanie marzą o tym, żeby być przyjętymi, i się dziwią, że ich ktoś nie przyjął. Ja mówię, ja to się dziwię, jak ktoś mnie przyjmie. Ja mam takie w ogóle... Rozumiesz? Ja się w ogóle dziwię. To takie jest, to się dla mnie mieści w kategoriach nadprzyrodzoności. Że... Posłuchaj, jeżeli ty mówisz prawdę, tak, to jest, a raczej rzadkość, że przyjmują tą prawdę. Rzadkość niż częstość. Bardzo proste jest. A więc musisz się przebijać. Co to znaczy przebijać się? To znaczy przeć bez względu na to, czy ktoś ciebie akceptuje, czy ciebie nie akceptuje. Czy ktoś mi przyklaskuje, czy ktoś mi nie przyklaskuje. A ja olewam to, czy ktoś mi przyklaskuje, czy nie przyklaskuje. Ja po prostu prę z kulturą nieba. Po trzecie, to jest wierność. Musisz być wierny w tym. Musisz być wierny. Posłuchajcie,
Wprowadzanie kultury nieba na ziemię, wprowadzanie kultury ducha, to jest związane z wieloma przestrzeniami. Zagospodarowuje się różne przestrzenie i to się też rozciąga w czasie. To nie jest tak, że wpadasz, już. Jestem, lubcie mnie, tak? Przyjmijcie Jezusa. Słuchajcie, od 2001 roku przebijam się z Bożymi prawdami. A ostatnie 5 lat to jest taka pozycja i walenie głową w betonową ścianę. Po prostu. Cały czas jest stawiana kontra. Dlaczego? Bo kultura tego świata jest zupełnie inna. Ja muszę być wierny w tym, co ja robię. Ja muszę być w tym wierny. Ja muszę być wierny. Ja muszę to robić systematycznie przez cały czas, bez przerwy, na tym być skupiony, w pewnym sensie być monotematyczny. Rozumiecie? Monotematyczny. Po czwarte, to jest bezkompromisowość. Wprowadzanie kultury nieba, ona musi być bezkompromisowa. Nie możesz wprowadzać kultury nieba częściowo. Niektórzy mówią, przemycam Ewangelię. Też ciekawe sformułowanie. Przemyciłem tam Ewangelię. Co zrobiłeś? Tak przemyciłem, tak. Ja mówię, no przemyciłeś Ewangelię. To jest w ogóle samo w sobie zrozum. Jakby ci to powiedzieć. Ewangelia jest wyrazem całego ciebie. Jak to się stało, że ty ją przemyciłeś? To tak jak ktoś by był biały, rozumiesz? Pojechał do Afryki i udawał, że jest czarny. Wiesz? Proszę człowiek. Albo odwrotnie. To jest niemożliwe. Kulturę nieba wprowadza się bezkompromisowo. Jak ktoś mnie pyta, Artur, co myślisz o tym, to. A co myślisz o tamtym, tamto. Rozumiesz? Po prostu. Jakie jest twoje zdanie na temat takie? Jakie jest to? Wiecie, jesteśmy wraz z żoną na tą chwilę, wierzę, że to się zmieni, ale jedyną parą usługujących w Polsce, którzy ujawnili wszystkie swoje poglądy. Wszystkie moje poglądy są ujawnione. Ja nie mam żadnego poglądu, o którym nie wie jeszcze sieć. Dlatego to jest bardzo fajne. To jest mega fajna rzecz, bo każdy zna moje zdanie. Rozumiesz? Z moje zdania na ten temat. Taki czy inny temat. Wiecie, że w szkołach biblijnych to się uczy tego, żeby nie ujawniać swoich poglądów. Wszystkich. Bo to jest nienormalne. Kiedy ty ujawniasz swoje poglądy, to jesteś znany od najsłabszych stron, a poza tym część ludzi, znając twoje poglądy, natychmiast od ciebie odejdzie. Kocham to. Kiedy ludzie poznają moje poglądy i ode mnie odchodzą. Wiesz, jakie to jest wspaniałe? Ponieważ to powoduje, że ja nie będę zraniony przez nich. Odchodzą na samym początku. Jeszcze nie powstały relacje, nie nawiązały się żadne inne rzeczy, niczego nie zaczęliśmy razem robić i już odeszli. Rozumiesz? Wspaniała sprawa. Nie jestem zraniony, nie muszę się leczyć u Boga. Po piąte, to jest ryzykowanie. Wprowadzanie kultury ducha, kultury nieba, to jest ciągłe ryzyko. Ciągłe ryzyko, bo ty musisz trwać ustawicznie w Bożej obecności, żebyś był przekonany, że to, co robisz, to jest słuszne i prawdziwe. Bo cały czas jesteś opresjonowany i przychodzą do ciebie opresje, rozumiesz, które bez przerwy torpedują cię takimi myślami, człowieku, ty w ogóle co ty robisz? To w ogóle, co ty jest? To jest strzał w kolano w ogóle. No strzał w kolano. Strzał w kolano. Tak jak kiedyś ktoś mnie zapytał, twoja córka wie, że zabiłeś człowieka? No mówię od urodzenia, wiesz. A wie, że byłeś złodziejem? No ja mamę go wiem, że byłem złodziejem. Ostatnio głosiłem takim ludziom poważnym, a ona podeszła do mnie z tyłu, mówi, a tata mój był złodziejem i poszła. W Ewangelii zacząłem głosić. Nie potrzebowałem w ogóle przebijać się ze swoim świadectwem. Nie?
Ale ona wie, że to był, ona często, teraz ona już jest coraz bardziej taka rozgarnięta, ale jak była jeszcze mniejsza, to zawsze jak mnie pytała, mówi tak, a jak byłeś starym człowiekiem, bo to było, wiesz, to kultura nieba od małego w tym dziecku, bo jak byłeś starym człowiekiem, to byłeś taki czy taki, ja mówię, no byłem. To rozumiesz? Bo ona rozumie, że istnieje pojęcie stary człowiek i nowy człowiek. Dla niej to w ogóle nie jest problem. Stary człowiek, nowy człowiek. To w ogóle nie jest kłopot dla niej. Tak samo jak od małego nie jest dla niej kłopotem to, że demony na przykład wychodzą. Demony wychodzą, ona od małego zawsze przychodziła, tato, jaki to rodzaj? No nie wiem, córcze, ważne, że wyszedł. Specjalnie czasami jak ktoś tam, teraz akurat w Wałbrzychu mieliśmy sytuację, że tam mieliśmy bardzo silną manifestację demoniczną, była taka jazda, że tam, że szok po prostu, tam takie nie widziałem manifestacji. No to Sara tam chwilę, wiesz, wybaczyła to, takiego, wiecie, nowego coś tam się pojawiło. Inaczej ryczało niż zazwyczaj. Ale wiesz, czyli ona wie, że rozumiesz, że jest jakaś inna kultura. Jest kultura nieba i kultura ziemi, od małego ona. Ale my musimy się, musimy ryzykować, musimy cały czas ryzykować, wchodząc w kulturę nieba. Po szóste to jest cierpliwość. Cierpliwość, która graniczy z cierpieniem. Wprowadzanie kultury nieba wymaga potężnej cierpliwości, która graniczy z cierpieniem. Rozumiesz? Bo to jest ból, kiedy wprowadzasz rzeczy nowe. I wielu ludziom na przykład przestaje się chcieć. Wiecie o tym? Jedną z takich zmór chrześcijaństwa to jest to, że ludziom się przestaje chcieć wprowadzać kulturę nieba. Bo to jest takie bolesne w różnych sytuacjach. To boli, tak? A to jest dobry ból. W ogóle czemu ludzie tak się bólu boją? Rozumiesz? Ból to w ogóle jakaś taka jest, wiesz, ból. Każde dziecko się, wszyscy się w bólu urodziliśmy. Rozumiesz? Ból towarzyszy w tobie od momentu przyjścia na świat. Odpowiedzią na ból jest Jezus. Wiesz? Odpowiedzią na ból jest Jezus. Ja się nie boję bólu. Nie boję się tego. Bo odpowiedzią jest Jezus. Jak ja znam lekarza, okej, to, to co mnie to obchodzi? I ostatnią rzeczą to jest czujność. Ty musisz być czujnym człowiekiem. Bo sytuacje, w których jesteś w życiu, one wymagają tego, żeby być ustawicznie czujnym, aby kulturę nieba móc prowadzić. Za każdym razem, gdzie tylko mogę. Jak wprowadzasz kulturę nieba? Przez słowa, zachowania i działania. Słowa, zachowania i działania. I pamiętajcie, tego nie można od siebie odłączyć. Są słowa, zachowania i działania. Jest wielka trójca wprowadzania kultury nieba. Ktoś mówi coś tam, ale inaczej się zachowuje. Kaznodzieja inaczej mówi, a inaczej żyje. Powiesz komuś Ewangelię, rozumiesz? A za chwilę będziesz w stanie z nim 4 godziny, proszę Ciebie, rozmawiać o rybach. No i co? Rybaku? Zrozum mnie. To jest dobrze łowić ryby. Łów ryby, niech Ci Bóg błogosławi w tych rybach. Chodzi o to, że on do rybaka jednego powiedział tak. Zostaw te ryby. Będziesz ludzi łowić. Rozumiesz? Był taki jeden gość. Fanatyk ryb tamtych czasów. Rozumiesz? Wędkarz. A on do niego mówi, zostaw te wędkarstwo. Będziesz ludzi mówił. Ludzi będziesz mówił. Jeżeli ty głosisz Ewangelię komuś, a potem mu pokazujesz, że jesteś zafiksowany, proszę ciebie, przez wędkę, tak? No to ty nie wprowadzasz żadnej kultury nieba. To facet powie, no to tutaj robisz. Kiedy przyjechało do mnie kilka osób, modliłem się o jednego z nich, położyłem na niego ręce, został wypełniony Duchem Świętym, zaczął mówić innymi językami, ode mnie z domu do niego, do domu było 300 parę kilometrów, przez te 300 parę kilometrów cały czas się modlił innymi językami.
I po jakimś czasie on dzwoni do mnie, on był, to był dobry człowiek, porządny człowiek. Ja przy takim porządnym człowieku nie leżałem nawet. To był bardzo dobry człowiek, mąż, ojciec, pracowity człowiek, w ogóle wędkarz też. I miał akwarium duże. I on po jakimś czasie do mnie dzwoni i mówi tak: Artur, ja chyba akwarium muszę wyrzucić. Ja mówię: a czemu uważasz, że musisz wyrzucić akwarium? Mówi: wiesz co? Bo ja zauważyłem, że to akwarium mnie kręci. Ja siedzę przy tym akwarium i patrzę się na te ryby. Albo mówi: biorę swoje wędki i idę na ryby. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzenie na ryby jest dobre i fajne. Ja sam lubię ryby, jak jeszcze ktoś złowi, mnie przyniesie. Rozumiesz, że ja bardzo lubię taką rybę świeżą. To jest w porządku. Chodzi o to, żeby nam się nie pomyliła kultura ducha z kulturą wędki. Bardzo ważna sprawa. Ok? Bo to jest wielka różnica. My nie rozpatrujemy, pamiętajcie, ci rzeczy, co nam wolno, czy nie wolno, bo nie wiem, czy zauważyliście, tutaj w tym kościele jakoś w ogóle nie mówimy o tych rzeczach, co wolno, a co nie wolno. To jakoś się w ogóle nie mówi o tym. Bo tu nie jest kwestia, co wolno, czy nie wolno, tylko skąd co pochodzi. Co jest żywe, a co martwe. Co jest z niskości, a co z wysokości. Skąd brać? Tu chodzi o to, skąd brać, a nie czy wolno, czy nie wolno. Rozumiesz, o co tu chodzi? Tu chodzi o to, skąd brać rzeczy. Skąd? Liczy się miejsce. Skąd bierzesz rzecz, a nie czy to dobre, czy niedobre. Musimy się uwolnić od tego, co dobre, a co niedobre. Co wolno, a co nie wolno. Co mi wolno? Mogę to, czy mogę tamto? Nie wiem, co ci wolno. Wszystko ci wolno. Tylko patrz, czy to z nieba. Ok? Bo jak ktoś jest z ziemi, to cię będzie zabijać. Zabijać cię to będzie. Zabijać cię to będzie. Zabijać cię będzie. Zabijać cię będzie. To jest bardzo proste. Zobacz. Kultura ziemi mówi tak. Zdobywaj pieniądze i bądź szczęśliwy. Co mówi kultura nieba? Zdobywaj pieniądze i bądź szczęśliwy. Przecież to samo. Nie to samo, bo to jest inny parametr szczęścia. Człowiek ziemi to egocentryk. Człowiek nieba, tak, to chrystocentryk. Człowiek ziemi zarabia pieniądze i inwestuje w swój egocentryzm. Człowiek nieba zarabia pieniądze i inwestuje w chrystocentryzm. Jest różnica? Ogromna różnica. Jest wielka różnica. Kończysz studia. Możesz je skończyć albo w kulturze ziemi, albo w kulturze nieba. Po co kończysz studia? Kończysz studia po to, żeby na ziemi robić karierę? Song! Żyjesz w kulturze ziemi. Kończysz studia po to, żeby użyć tych studiów do tego, aby szerzyć Królestwo Niebieskie? Amen! Dobrze robisz. Idź na studia. Rozumiesz? Nie pomyl tych dwóch rzeczy w sobie. Nie pomyl. Nie pomyl. Nigdy nie pomyl się. Musisz wiedzieć, skąd pochodzisz. Słowa, zachowania i działania. Tak wprowadzamy Królestwo Niebiańskie. Każde zachowanie, każde zachowanie. Każde zachowanie. To są bardzo proste rzeczy. Nie, nie lubisz czegoś. Nie lubisz czegoś. Czegoś tam nie lubię. Czego ja nie lubię? Wszystko w zasadzie lubię. Czego ja nie lubię? No ale są rzeczy czego? Zacierek na mleku, na słono. Nie lubię. Taka rzecz, no nie lubię. Ciężko akurat umie znaleźć coś, co tam nie lubię. No. Ale kiedyś taki miałem przypadek. No. Nie lubię. Ale jak mi to ktoś poda, to mi ciśnienie nie skoczy, tylko to zjem. Ok? Nie skoczy mi ciśnienie. Cokolwiek mi podasz, to zjem. A wiesz dlaczego? Bo ważniejszą dla mnie rzeczą jest uśmiech na twojej twarzy. I to się nazywa święta hipokryzja. I to jest kultura z kultury nieba. Teraz ci powiem kawałek kultury nieba. Święta hipokryzja to się nazywa. Ok? A jestem kiedyś na jednym spotkaniu i naprzeciwko mnie siedział, w zasadzie pastorzy kościoła siedzieli i człowiek nie lubił jakiejś zupy, a tam była tylko jedna zupa. I on powiedział: ja nie chcę tej zupy, proszę mi przynieść inną zupę. A ja tak siedziałem, dobrze, że ja jestem już człowieku po tej dobrej stronie mocy. Bo tak siedziałem i mówię, mam długą rękę.
sięgnął ruchu. Bo ja czasami mam taki jeszcze, mnie nachodzi czasem, teraz już coraz mniej, tak zwane namaszczenie Nechemiasza. Szarpać za brody, bić pięścią po twarzy i mówić: Panie, miej mi taką usprawiedliwienie. Tak mnie czasem nachodzi, ale że już jestem uświęcony dość bardzo, to biorę autorytet tam. A taka myśl mi przybiegła, że jak mgnienie. Po prostu. Zupę mu podali, chłopakowi, ale on tej zupy nie lubi. Wiesz, co to znaczy? A nie lubi sobie tej zupy, tylko ją zjedz! Nie rób sobie zupy, tylko zjedz tą zupę! Dlaczego? Bo uśmiech na twarzy osoby, która ci ją podała, jest więcej wart, tak? Niż twój żołądek. Nie żyj w kulturze ziemi, żyj w kulturze nieba. Kurczę, ludzie. Rozumiesz, o czym mówię? To są tego typu rzeczy. Jaka jest forma prowadzenia kultury nieba? To jest zastępowanie. Zastępujemy kulturę ziemi kulturą nieba w naszych słowach, zachowaniach i działaniach, rozumiecie? Zastępujemy, my nie wymyślamy rzeczy. My je zastępujemy, zastępujemy. Zastępujemy. Słowa niewiary zastępujemy słowami wiary, na przykład. Przykład chrześcijanina funkcjonującego w kulturze ziemi. Przychodzi, kładziesz na niego ręce ku uzdrowieniu. Rozumiesz? Ktoś go potem pyta, jesteś zdrowy? On mówi, zobaczymy. On zobaczy, czy on jest zdrowy. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać, a on zobaczy. Rozumiesz, o co tu chodzi? On zobaczy. Powiem wam, jak wygląda kultura nieba. Hegel o tym ładnie napisał w jednym świadectwie. Przyszedł chłopak, był chory na coś, wyszedł w kościele do przodu, położyli na niego ręce po spotkaniu. Ktoś go się pyta, jak tam twoje zdrowie? A on mówi, bardzo dobrze, zostałeś uzdrowiony? A on mówi, tak. Ale jak się czujesz? A on mówi, wiesz co? Nie obchodzi mnie, jak się czuję, zostałem uzdrowiony. Ale co czujesz w swoim ciele? Czujesz jakieś uzdrowienie, jakieś zmiany? On mówi, ale nie obchodzi mnie, co czuję w swoim ciele, zostałem uzdrowiony. I poszedł, wrócił do domu, jestem uzdrowiony. Matka go się pyta, ta wierząca też matka, modliliście o ciebie dzisiaj w kościele? Tak, modlili się. Jak się czujesz, mamo? Nieważne, jak się czuję, jestem uzdrowiony. Ktoś powiedział, kretyn. No kretyn, kompletny kretyn. Tak? A to jest kultura nieba! Kultura nieba! Ten chłopak od tego momentu nigdy w życiu nie wypowiedział innej rzeczy niż tą, w którą wierzył. Zgadnijcie, jaki był efekt końcowy. Manifestacja mocy w postaci fizycznego, widzialnego uzdrowienia. Przecież to jest prosta konstrukcja młotka. A jakże trudne do przyjęcia przez humanistyczne umysły chrześcijańskie. Dlatego tak nienawidzę humanizmu. Rozumiecie? Humanizm i religia. Dwie prostytutki. Człowieku. Jedna szara, druga bura. Humanizm i religia. Najgorsza zaraza, jaka funkcjonuje na tej ziemi. Dwa narzędzia w ręku diabła. Dwie ręce. W jednej ma humanizm, w drugim ma religię. Człowieku. I leje po pach od tysięcy lat ludzi, człowieku. Jak go nie z tej, to z tamtej. Rozumiesz? Zastępujemy kulturę ziemi kulturą nieba. Przebijamy się w tym. Czy wychodzimy na idiotów? Yes, sir! Tak! Tak! Wychodzimy na ludzi zupełnie wyciętych z rzeczywistości. Coś ci powiem. Ty jesteś wycięty z rzeczywistości od kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha. Wycięły cię niebiańskie nożyczki i wstawiły zupełnie w inną przestrzeń. Ciebie tutaj nie ma. To złudzenie. Jak spotka cię jakiś człowiek ze świata, rozumiesz, z którym kiedyś imprezowałeś, powie, cześć, siema. Ty powiesz, jestem złudzeniem, bo kurwa. Złudzenie optyczne. Nie ma mnie tu.
Przestrzenie. Cztery przestrzenie. Ostatnia rzecz, na których wprowadzamy kulturę nieba, czyli kulturę ducha. Twoja dusza i ciało. Punkt pierwszy. Zaczynamy zawsze od kogo? Od siebie. Od rzeczy, które są najbliżej. Co jest najbliżej? Duszyczka i ciałko, czyli nasza psychiczka, tak, i nasza fizyczność. Umysł, emocje, decyzje, znamy to, klasyka. Nasze ciałka. Od tego wprowadzamy kulturę nieba. Człowiek, który oporowuje sam siebie, więcej wart jest niż zdobywca miasta. Amen? Słyszeliście te słowa? Człowiek, który oporowuje sam siebie, sam siebie, sam siebie, sam siebie, czyli duszę swoją, więcej wart jest niż zdobywca miasta. Zanim się porywasz na rzeczy większe, porwij się na duszę swoją. Najpierw na duszę swoją, najpierw na ciało swoje, tak? Paweł mówi, umartwiam i ujarzmiam moją psychofizyczność. Cały czas muszę prosperity zaznaczam. Następnie to jest twoja rodzina. Czyli najpierw dusza i ciało, potem to jest twoja rodzina. Tam wprowadzasz zasady Królestwa Niebieskiego. Wróciłem do domu po nawróceniu w 2001 roku. Moja żona szanowna nie była jeszcze nawrócona, moja szanowna mama też nie była nawrócona. Jeszcze wróciłem do domu, poprosiłem te dwie zacne panie i mówię, teraz to będzie Królestwo Boże. Popatrzyły na mnie. Pamiętajcie, jaka jest moja historia. Znają mnie w ogóle mama od urodzenia, Agata od wielu lat. Po pudłach całej Polski do mnie jeździły. Rozumiesz? Zamordować ją chciałem, różne rzeczy robiłem straszne i teraz raptem przychodzę do domu i mówię, tu będzie Królestwo Boże. Jak wyglądało to w praktyce? Poszedłem do szafki, w której zazwyczaj wiedziałem, że leżą worki na śmieci. Wyjąłem worek na śmieci, oderwałem, a one się patrzą. Otworzyłem worek, zdjąłem przy ciebie krzyżyk, rzuciłem. Matka zawsze, Matka Boska zawsze dziewica, rzuciłem. Przeszedłem po domu, wszystko wrzuciłem, nawet pogodynkę taką góralską. Taka, co tu chłop wychodził na pogodę, a baba na niepogodę. Taka pogodynka, na takim końskim włosiu wisiała. Wszystko wyrzuciłem, wszystko wyrzuciłem. Wyrzuciłem worek, mówię, koniec, nie ma pochwalstwa w tym domu. Rozumiecie, takie na dzień dobry, to był dzień dobry, mówię, to jest nienormalne. A kto ci powiedział, że masz być normalny? W ogóle skąd ten pomysł wziąłeś? Wiesz, skąd go wziąłeś? Z jednej ręki szatana, który się nazywa humanizm. A może przychodzi ci myśl, żeby szanować czyjeś uczucia religijne, może przez to dotrzesz do ich serca. Słyszałeś to? Nie szanuj nigdy żadnych uczuć religijnych, ja nie szanuję w ogóle żadnych odczuć religijnych ludzi. Olewam to. Piękny obrazek, nie wiem, który z panów wymyślił ten obrazek. Tutaj taki ten Tadeusz. Szacun po prostu za angielski dowcip. Nie wiem, czy czytaliście na początku, tak jak ja się modli, proszę ciebie. I mówię, myślałem, że się modlę do anioła, to był ten elf w Władcy Pierścieni. Rozumiesz? Chodzi o to, że żadnej litości nad diabłem. Żadnej litości nad diabłem. Żadnej litości nad kulturą tej ziemi. Żadnej litości. Jezus nigdy nie litował się nad kulturą ziemi. Nie mamy na to dowodów biblijnych. I w ogóle żadnych dowodów nie mamy. Rozumiecie? Żadnych. Pokaż mi jedno miejsce w Biblii, gdzie Jezus mówi, no rozumiem cię, bracie faryzeusz. Człowieku. No, rozumiesz? No nie ma problemu, jestem u ciebie w domu, będę dzisiaj kulturalny, tak jak ty będę siedział, człowieku. On siedział, Szymon go zaprosił do domu, człowieku, prostytutka wpada, włosy mu, człowieku, włosami mu myje nogi, zlewa mu olejem, ten siedzi, rozumiesz, z drugiej strony otwiera oczy jak szapa, w ogóle, rozumiesz, prostytutka wtargnęła do domu porządnego faryzeusza. I wielkiemu Jeszui, Mesjaszowi rzekomemu, myje swoimi włosami nogi i mu oliwą polewa. I to wszystko przy stole owego faryzeusza o imieniu Szymon. No człowieku, przecież co to za historia w ogóle? To dzisiaj, jakby jakaś prostytutka do domu ci wjechała, to byś coś z tym zrobił, rozumiesz? A w tamtych czasach? No w ogóle, rozumiesz, to by kasty społeczne były. To nieczysty dom za was cały, to prostytutka by przyszła do domu.
Ten porządny rozumiesz. A Jezus w ogóle, wiesz, kopytko nadstawia. Rozumiesz? Tam, proszę ciebie, myje włosami nogi. Rozumiesz? W ogóle? I słowo wiedzy w tym wtedy, rozumiesz? Słowo wiedzy uwalnia do Szymona. Co ty tam, Szymonie, sobie myślisz? Rozumiesz? To jest szok w trampkach. To jest tak niereligijne. Wyobraź sobie tą samą sytuację teraz. Wyobraź, to jest w naszej Biblii opisane. To jest tak niereligijne, to jest tak aspołeczne, to jest tak w ogóle gorszące dla kultury tego świata. On go zaprosił w gości. On, Jezus powinien uszanować to wszystko. Co zrobił Jezus? Olał to wszystko. Bo co? Bo nie miał względu na osobę. Kocham to. Kocham tego Boga, co nie ma względu na osobę. Kocham go. Dlatego tak pewnie się czuję w jego rękach. Trzecia przestrzeń to jest twoje środowisko. Środowisko, w którym jesteś. Szkoła, praca. Rozumiesz? Środowisko. Co robisz? Prezentujesz kulturę Królestwa. Nie przemycasz Ewangelii. Ja do każdej pracy, do której poszedłem na dzień dobry, mówiłem, że jestem nawrócony. Na dzień dobry. Człowieku, poznałem Jezusa. A co to znaczy? A ja wyjaśnię. Już wyjaśniam i wykładam. Ja zawsze miałem materiał przy sobie jakiś, robię jakiś traktat, jakaś książka, może Biblia, rozumiesz? Ja już jestem gotowy, tak? Zawsze, wszędzie. Ludzie w przeciągu, w każdej pracy, ludzie w przeciągu kilku godzin wiedzieli, że ja jestem narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, że jestem fanatykiem. W każdym miejscu się dowiadywali o tym. I powiedzieć wam coś? Jeszcze mi się w ogóle nie zdarzyło, okej? Okay? Żeby to spowodowało jakieś nieszczęście. Wprawdzie z dwóch prac mnie wyrzucili. Ale to były nędzne prace. Zarazem lepsze. No w jednej mnie wyrzucili za to, że byłem fanatykiem, z innych powodów, dlatego że miałem taką przeszłość, ale to jest, rozumiesz? Ale zaraz miałem lepszą pracę. I to moment. Momentalnie. Ja na przykład nie wiem, co to znaczy nie mieć pracy. W ogóle dla mnie jest jakaś taka abstrakcja. Ja mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia i całe swoje życie od nawrócenia przez 2 tygodnie tylko nie miałem pracy. Wyszedłem z więzienia, musiałem odpocząć trochę po tym więzieniu. Odetchnąłem, bo nie wiedziałem, gdzie jest wtorek, a gdzie środa. Tak normalnie tutaj po ludzku. Zawsze miałem pracę. Ja nie wiem, to jest nie... Nie mam pracy. Ja mówię, mózgu nie masz. Mówię, masz podłączone resztę ciała do mózgu, masz? Tak? Nie mieć pracy, gdzie mieszkasz? W Urszowie mieszkam, mówię, w Warszawie. Najlepszy rynek pracy w Polsce, człowieku. On pracy nie ma w Warszawie na przykład. I to ja nie wiem, co to jest. Żeby w Warszawie nie mieć pracy, to trzeba czemu tak się trzymać. Rozumiesz, ja nie wiem czego. Po prostu. No. Nie pracy. Szaleństwo jest jakieś. A więc twoje środowisko to jest miejsce, gdzie masz wprowadzać kulturę Królestwa. Cały czas. Nie bądź inkognito. Co ci powiedzą na ucho, to krzycz na dachach. Tak rób! Robię tak od 2001 roku. Dorobiłem się do tego wspaniałej opinii Antychrysta. Cenię to sobie jako najwyższy zaszczyt. Kiedyś ktoś do niej mówi, wbiłem w internet Antychryst i wyszło mi twoje nazwisko. A wiecie, jak dobry poziomuje? Moment! Człowieku. Ale pewien człowiek kiedyś powiedział taką ważną rzecz. Pamiętajcie, nieważne jak o was mówią, byle mówili. O to chodzi z nami. Pamiętajcie. Nieważne jak o tobie mówią, ważne żeby mówili. Bo kim jesteś? Chrystusowcem. A więc czy będą o tobie mówić źle, czy dobrze, tak? To będą wspominać Chrystusa. Będą musieli powiedzieć, co ten fanatyk, ten kretyn, co mówi, że Jezus umarł za jego grzech. Jakkolwiek Chrystus niech będzie zwiastowany, mówi święty Paweł. Szczerze czy obłudnie? Przecież byli tacy ludzie, którzy obłudnie zwiastowali Chrystusa, żeby Pawła pogłębić. Kiedyś wyobraźcie sobie, gazeta, komunistyczna gazeta Prawda, ona zamieściła na swojej głównej stronie fragment Ewangelii według świętego Jana,
Ponieważ był to czas czystek u komunistów tam w Rosji i tam rozwalano protestanckie kościoły. Wiecie, i z jednego z tych kościołów tam wzięli jakiś tam traktat i zamieścili w gazecie, w Prawdzie, że pokazując, jaka to głupota jest, ci chrześcijanie są głupi, wierzą w takie rzeczy. Słuchajcie, było kupa świadectw, że ludzie po przeczytaniu tej gazety nawracili się. Zobacz, jaką robotę zrobili komuniści. Pierwsza liga. Na pierwszej stronie gazety komunistycznej zamieścili traktat chrześcijański. Obłudnie, żeby wyśmiać. Ale Chrystus to Chrystus, pamiętajcie. Prezentuj Chrystusa. Prezentuj Chrystusa. Wszędzie, w każdym miejscu Twojego, gdzie przebywasz. I po czwarte, wszędzie tam, gdzie pośle Cię Bóg. Wszędzie tam, gdzie pośle Cię Bóg. Wprowadzasz kulturę nieba. Wprowadzasz kulturę ducha. Przebijasz się z nią. Ryzykujesz. Wjeżdżasz. Kombinujesz. Wiedząc, że jesteś tu posłany, aby przynieść wyzwolenie. Jesteś w miejscu Chrystusa. Z Chrystusem poselstwo sprawujesz. Nie wchodź w kompromisy z kulturą tego świata. Oficjalnie, tak, miej tak zwany napis na czole, tak? Jestem Chrystusowy i co mi zrobić, tak? Wiesz, o co tutaj chodzi? Nie przemycaj Ewangelii. Nie wchodź gdzieś tam pod progowo tutaj. Ja się zygnę, tam wejdę. I nazywasz to, proszę Ciebie, mądrością. To się nie nazywa mądrością. Mądrość to będzie wtedy, jak się przebierzesz na księdza. Rozumiesz? Założysz sobie czapkę na głowę, kocham Jana Pawła II. Rozumiesz? I będziesz podchodził do ludzi, mówił, czy mi mogłeś pomóc. O, proszę księdza, proszę bardzo. Wyspowiadać chęć. Możesz się też za rabina przebrać, jak chcesz. Na cokolwiek się tam możesz przebrać. Możesz kombinować w taki sposób. Ale nie kombinuj wewnątrz siebie, proszę Cię. Nie uciekaj przed kulturą nieba. Nie chodź na wewnętrzne kompromisy. Jesteś zbyt cenny. Zbyt wiele wart. Zbyt wiele wart. Dzisiaj jak się modliliśmy, miałem takie, nie wiem co, jak to nazwać, jakkolwiek. Widziałem, jak tu aniołowie przyjeżdżają na koniach. I wiedziałem, że będą rozdawać broń. Że będą wręczać ludziom broń do ręki. Wierzę, że dzisiaj wielu z was, którzy coś przeżyliście w związku z uzbrojeniem, zobaczycie to w przeciągu najbliższych dni. Pojawią się dary, takie jakie nie były do tej pory. Te, które były, wzmocnią się. Wasza siła przybicia się wzmocni. Dlatego, że dzisiaj aniołowie Boży uzbrajali. Ja widziałem to. Ja miałem to przez moment, ja to przez moment widziałem. Po prostu. Przez moment to widziałem. Tak. Generalnie nie rozmawiać, ale czy co? Podczas uwielbienia, gdy odetnę werbel, chciałam rzucić nim stale. Ale wiecie co? Przestraszyłam się, mówię, jak go nikt nie złapie, to uderzę kogoś w głowę, mogę zabić. Przepraszam, to było od Boga. Ktokolwiek by ten werbel złapał, to jest uzbrojenie. Będziesz nadawał rytm. Czy może do tej pory byłeś nijakim człowiekiem? I nie nadawałeś żadnego rytmu. Rozumiecie? To jest to. Jeśli to jest do Ciebie, to bierz to. Przez wiarę. Będę nadawał rytm. Amen. Jeśli nie nadawałeś żadnego rytmu, jeśli byłeś nijaki, jeśli Twoje życie nie wytyczało żadnej różnicy, to dzisiaj, od dzisiaj będziesz wytyczał różnicę. Amen. Od dzisiaj będziesz rytmicznie grał. Amen. Od dzisiaj rytmicznie będziesz pokazywał się na swoim, które Twoje jest. Amen. 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 Bo dzisiaj, bo nastąpiło to zbrojenie, w ten sposób to nazwę, jestem o tym przekonany. Chodzi o to, żebyś nie bał się wprowadzać kultury nieba. Nie bój się tego. Jak Cię wyrzucą z jednej pracy, to znajdziesz lepszą, rozumiesz mnie? Jak Cię wyrzucą z lepszej, to założysz firmę. Kurczę. Weźmiesz dofinansowanie z Unii, z Huki, z Egipt i pójdziesz do przodu jak przecina. Zrozum to. Kurczę, jak Cię wywalą jednymi drzwiami, to wchodź oknem. Zrozum to, nie miej jakichś chorych rzeczy w sobie. Nie gorsz się byle czym.
Nie jesteś z tej ziemi, nie można cię skrzywdzić, nie można cię zabić, nie można cię poniżyć, nie można cię obrazić, nie można ci nic zrobić. Plują na ciebie, rozumiesz, to Chanel, proszę ciebie, numer 6. Czy tam 9, nie wiem, ile. Jakaś Chanel. Zrozum mnie. Nie bierz rzeczy z perspektywy kultury ziemi. W kulturze ziemi walą cię w twarz i ty albo się bronisz, tak? Albo uciekasz. Są dwie formuły. Albo się leje, albo ucieka. A wiesz, jaka jest kultura nieba? Dostajesz w łeb i skala. Tylko na tyle cię stać. Co jeszcze możesz zrobić? Zrób to! To proste! Tak się żyje! Ja tak żyję! A jestem najmniejszy z was! Tak się żyje! Mnie nikt takich rzeczy nie mówi w życiu, musiałem je wyrwać. Rozumiesz? Nikt mi nie mówił tego. W tym kraju, człowieku, ludzie się trzęsą. Chrześcijanie się boją, siedzą i leją w gacie, bo diabeł przychodzi. Diabeł! Co to jest diabeł? Menda społeczna. Nikt, nic, bez przyszłości, bez jakości. Przychodzi pod postacią chorób, biedy, nędzy, kłopoty, rozłamów i depresji i innych rzeczy. Ludzie się trzęsą. Diabeł. Władcę pierścieni obejrzyj sobie. Jak się nazywa, co się dostaje na tym, na spowiedzi? Rozgrzeszenie. A po rozgrzeszeniu coś tam jeszcze się dostaje. Ktoś się... Pokuta. Czy zdrowaś, Mario, tam? A tutaj mówię, 6 razy władca pierścieni. 6 razy władca pierścieni, proszę ciebie, bo jak obejrzysz 6 razy władcę pierścieni od początku do końca, zmieniony umysł. My się, słuchajcie, skatowaliśmy tym teraz, no. Znaczy, że się dzisiaj przyśniło, mi wstała, ona mówi, mamo, byliście z tatą, z Gandalfem, a wiecie, że Gandalf jest symbolem Ducha Świętego. To był święty. Rozumiecie to? Nie jesteśmy z ziemi! 21 stycznia zaczynamy tutaj szkołę służby Tymoteusz. Jaki jest cel tej szkoły? Żeby ludzie wyszli z kultury ziemskiej. Chciałbym stworzyć grupę wariatów. Rozumiecie? Kiedyś do mnie zadzwoniła taka dziennikarka, mówi, czy to prawda, że pan tworzy uczniów czasów końca? Ja mówię, tak, proszę panią. Ona mówi do mnie, a co to znaczy, że pan tworzy uczniów czasów końca? Ja mówię, proszę panią, bo się koniec zbliża. Ona mówi, jaki koniec? Ja mówię, wszystkiego. Jezus, mówię, wraca. Ona mówi, pan żartuje. Ja mówię, proszę panią, słowo honoru nie żartuje. W ogóle Jezus może, ona się przeraziła, ta kobieta, ta dziewczyna. Mówi, jak to Jezus wraca? Ja mówię, kiedy? Mówi, ja mówię, jeszcze dokładnie nie wiem. Ale on zaraz wraca. On wraca. I to w wielkim stylu. On tu nie wróci jak popierdółka na rękach, proszę ciebie, Marii z wielkim cyckiem. On tu wróci jako król królów i pan panów. Rozumiesz? On wiecie, kopnie w te tabernakula i w te inne rzeczy kłopoty protestanckie również. Wywali to wszystko do góry kołami. Rozumiesz? Wjedzie do Jerozolimy przez wschodnią bramę, rozwali ten im cmentarz, te ich wszystkie rzeczy, nie będzie się tam litował nad żadnymi, proszę ciebie, wiesz, tam, nie wiem, co tam się to nazywa, zapomniałem. Ten, nieważne. Ale on tam przyjdzie i zmieni się wszystko. Zmieni się wszystko. Zmieni się wszystko. Czas się zbliża. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią o przyjściu królu Jezusa. Wiecie, co chcą zrobić teraz w Izraelu? Zabraniają im budować domów. Wiecie, że to wszystko grozi podziałem. Podziałem państwa. A wiecie, że to jest nieuniknione. Tego się nie uniknie. Kocham Izrael. Ale są rzeczy nieuniknione. Nieuniknione. Bo Jezus wraca. Jezus wraca. I każdy dzień jest cenny. Każdy dzień. Jutro jest poniedziałek i to jest bardzo cenny dzień, bo jutro ty pójdziesz do swojej pracy, do swojej szkoły, ty pójdziesz jutro gdzieś. Rozumiesz? Pójdziesz do swojej firmy, wyjedziesz w jakąś podróż, jutro spotkasz jakichś ludzi.
Wprowadź kulturę ducha. Nie planuj tego. To jest w tobie. Jesteś listem. Masz moc. Możesz uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać, głosić Chrystusa. Możesz na luzie to wszystko robić. Nie ogranicza cię żadne prawo, żadna religia, żaden system. Wiesz, co cię ogranicza? Tylko i wyłącznie twoja mentalność cię ogranicza. Przywiązanie do ziemi. Ziemia, ziemia. Co ty jesteś? Ziemiak? Nie jesteśmy ziemiakami. Jesteśmy ludźmi nieba. Rozumiesz? Ludźmi nieba. Stańmy, proszę. Ojcze, uwielbiamy Cię za to, że Ty namaściłeś nas, abyśmy w mocy Twojego Świętego Ducha wprowadzali kulturę nieba tutaj na ziemi. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to. Ty stanąłeś, Jezus, przed Piłatem i Ty powiedziałeś, królestwo moje nie jest z tego świata. Ty stanąłeś przed tym zacnym zgromadzeniem faryzeuszy i powiedziałeś do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysokości. Ty powiedziałeś, Ojcze, że pociągnąłeś nas w Chrystusie Jezusie do siebie, jak jeńców Twoich. Ojcze, my należymy do Ciebie. Jesteśmy jak Jezus. Ty nas widzisz jako Jezusa. Cała moc Jezusa jest w nas. Wypełnia nas po brzegi. Niczego nam nie brakuje. Jesteśmy ludźmi nieba. Każda rzecz, za którą się weźmiemy, ona przyniesie nam sukces. Bez względu na to, czy będzie to trudne, czy łatwe. Ojcze, my od dzisiejszego dnia nie będziemy patrzeć na nic, co jest wokół nas, ale będziemy wprowadzać w Twojej mocy kulturę nieba, kulturę Świętego Ducha. Ojcze, będziemy to robić w nas i będziemy to robić wokół nas. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to. Chwalimy Ciebie za to. Jesteś potężnym, wielkim Bogiem. Ojcze, my poniżamy teraz w sobie kulturę ziemi. My odcinamy się od całej kultury ziemi, od całego tego syfu, od całego tego plichtru, od całej tej mentalności. Nieważne, czy dobrej, czy złej. My odcinamy się od tego. Ojcze, my stajemy w miejscu potrzeby i ogłaszamy świętość nad sobą. Jesteśmy święci, jak Ty jesteś święty. Jesteśmy mocni, jak Ty jesteś mocny. Jesteśmy silni, jak Ty jesteś silny. I jesteśmy niewinni, jak Ty jesteś niewinny. Uwielbiamy Ciebie, potężny Boże. Ty dzisiaj nas dozbroiłeś. Ty posłałeś swoich aniołów niczym wiatry, niczym ognie. Ty posłałeś ich dzisiaj i oni nas dozbroili. Uwielbiam Cię, Boże, za Twoją broń, za to, że ostre klinki zostały włożone w nasze ręce. Uwielbiam Cię, Boże. Uwielbiam Cię za to, że ten nowy rok będzie rokiem, gdzie ludzie będą szli z tego miejsca i będą szerzyli kulturę nieba. Ojcze, błogosław wszystkim w ten sposób. Ojcze, uszczęśliwiaj nas właśnie w ten sposób i niczego nie wytracimy z tego, co nam dałeś, Ojcze. W imieniu Jezusa. Usiądźmy, kochani.